Cześć, witajcie, serdecznie proszę w kolejnym motovlogu. Dzisiaj odcinek na temat docierania, ciąg dalszy. Mieliśmy już jeden odcinek, gdzieś tam sobie możecie mnie na kanale poszukać, zobaczyć z tego, jak zaczynamy docieranie, jak to ja przede wszystkim zaczynam. Mieliśmy wtedy tam parę kilometrów chyba nabite, parę dziesiąt. No to w chwili mamy już 308, praktycznie 309 kilometrów przebiegu nabite. O, ja cały czas na kierunku jadę. I co, no już mamy ten przebieg, który możemy na przykład sobie docisnąć, gdzie sobie przyspieszyć śmiało, nie patyczkować się z gazem, ale jednakowoż pamiętać o tym, żeby nie cisnąć cały czas pełnym gazem, żeby maszyny nie przegrzać i maszyny nie zastrzeć. O, to co się tu wykładło? Bardzo całkiem możliwe. Całkiem możliwe, ale to moje światłowody idą. Widzicie, możecie sobie przycisnąć, a potem chodzicie sobie już na czwóreczkę, ostatni bieg ogólnie, jaki macie w swoim sprzęcie i sobie pyrkacie właśnie taką tempę. Miałem sprytek, ja sobie jadę, ale możecie też troszkę wyższym tempem, nie musicie koniecznie jechać powiedzmy tych 40 na godzinę. Ale idzie pełny gaz. Rozpędzamy maszynę i wchodzimy sobie na nasze jakieś tam miarę względne obroty. Wezmę 4000, 4,5, 5000 i jedziemy sobie o takim, wiecie, luźnym tempem. Przy tych 300 km, jeżeli mamy zrobione, czy 400, tak mówię, można sobie docisnąć przy ruszaniu, ale później jechać w miarę równym tempem, tak żeby maszyny nie przegrzać. No i oczywiście standardowo, to o czym zawsze mówię, czyli kontrola temperatury naszego silnika, żeby nie przegrzać go gdzieś na trasie. I no. I ja wam zrobię za chwilę ciąg dalszy, bo to zajeżdża do znajomka. Tak się da się docierania. Mówiłem, można sobie w końcu poprzyciskać po takim przebiegu. Można śmiało na przykład sobie wjechać szybciej, już nie pyrkać na przykład, jeżeli jeździliście standardowo 4000 obrotów, to będzie sobie wkręcać spokojnie na trasie już na przykład 5000 i na przykład utrzymywać te 5000 na 5500 i jechać troszeczkę szybciej, tak żeby silnik się powoli zaczął przystosowywać, że tak powiem, do tych wyższych obrotów. Bo jeżeli przez powiedzmy 1000 km będziecie cały czas jeździć te 40 na godzinę, tam te 4000 obrotów, będziecie cały czas taką wolną prędkością pyrkać, to później jeżeli zaczniecie przyciskać takiemu silnikowi, to się zacznie. Znaczy się zacznie, no straci swoje właściwości, no, ale zacząć też się równie może. Silnik ogólnie musi być przystosowany i do powolnej jazdy i do szybkiej jazdy. Tylko wszystko, jak wiadomo, stopniowo. Nie robimy na zasadzie, że od razu, kurde, faja i ciśniemy. Aczkolwiek tak na przykład w niektórych motosportach robią. Na przykład crossy między innymi w ten sposób się dociera. Że wiecie, faja, nie? Kurczę, po to, że się pomyka, tak się zwykle pomyka, ale krócej, dopóki się tam, wiecie, nie zagrzeje, aczkolwiek nie wiem, jak dokładnie to jest, to tam też w komentarzach, to siedzi w tym temacie, to wam może na przykład napisać, odpisać. Ja się nie będę wypowiadał, bo znowu będzie, a Boże, ty to się nie znasz, w ogóle ty się na niczym nie znasz, w ogóle ten filmik. I no, tak to często jest, to na tych YouTubach, ale już się przyzwyczaiłem do tego jakoś. Po prostu na to nie patrzę, no wiadomo, no, czasem popełniam swoje błędy i widzę te błędy i wtedy gdzieś tam poprawię się to w komentarzu, czy w kolejnym filmiku. Ale czasem na kogoś mam też i rację, a niektórzy tej racji nie mają, ale przy tej racji stoją, także no też tak różnie jest. Ale no, YouTube to YouTube, no. To jest magia świata. I to dosłownie świata, bo z YouTube mamy wszystko z całego świata, kurczę. No. No dobra, myślę, że nie ma co tematu przedłużać. Hop, chyba tak, chyba hop, kurwa. Ja pierdzie na gość długie włosy. A, nieważne. No homo, w ogóle to muszę zwolnić trochę, bo to ograniczenie jest do 50.
tam mandatu bym jakiegoś nie chciał wyłapać. No dobra, ja się z wami żegnam, nie przedłużając, także trzymaj, cześć, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, elo, yo!